Tytuł kursu: kosztorysowanie w budownictwie, część pierwsza. Moduł: sporządzanie rozliczeń robót budowlanych. Temat: dobór rodzajów kosztów, analiza przykładowych rodzajów kosztorysów. Dzień dobry, nazywam się Michał Turski. Od 8 lat pracuję w firmie Taurex i zajmuję się m.in. przygotowywaniem kosztorysów dla naszych realizacji budowlanych. Sposób rozliczenia wykonawcy za zrealizowane roboty strony ustalają w umowie. Funkcjonują dwie podstawowe formy rozliczania się za roboty budowlane. Wynagrodzenie kosztorysowe, czyli obmiarowe, i wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca co miesiąc sporządza wniosek o płatności z załączeniem miesięcznego wykazu wykonywanych robót. Wykaz ten jest sprawdzany i potwierdzany przez odpowiednich branżowych inspektorów nadzoru, a następnie zarządzający sporządza przejściowe świadectwo płatności, które stanowi dokument pozwalający na wystawienie przez wykonawcę faktury miesięcznej. A kiedy dokonywane są rozliczenia elementów lub obiektów ukończonych? Rozliczenia elementów lub obiektów ukończonych są dokonywane tylko w przypadku, gdy przewiduje to umowa i odbywają się na podstawie odbiorów częściowych. Rozliczenie całości robót odbywa się na podstawie odbioru końcowego. A przedstawiciele zamawiającego na budowie dokonują rozliczenia zakończonych robót na podstawie odbiorów robót? Tak. Jednocześnie rozliczenie elementów lub obiektów ukończonych są dokonywane tylko w przypadku, gdy przewiduje to umowa i odbywają się na podstawie odbiorów częściowych. Rozliczenie całości robót odbywa się na podstawie odbioru końcowego. Ostateczne rozliczenie wykonywania robót i zwolnienie wykonawcy od wszelkich zobowiązań odbywa się po zakończeniu okresu, gwarancji i rękojmi. W praktyce może zdarzyć się tak, że strony odstępują od umowy. Jak w takim przypadku odbywają się rozliczenia? Wykonawca wykonuje i dostarcza zamawiającemu inwentaryzację robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez zarządzającego kontraktem, albo na podstawie inwentaryzacji zarządzający realizacją robót wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonywanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do budowania w inny projekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez wykonawcę faktury. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy, Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny, tak? Tak, a wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienie umowy. Tomasz, przyjrzyj się teraz podziałowi kosztów ze względu na wskazane kryteria. Dziękuję za wyjaśnienie mi istotnych kwestii związanych z przygotowaniem kosztorysów dla naszych realizacji budowlanych. Nie ma za co. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.